manualnie. Żurawina teraz rozwala wskaźnik. Tutaj się nic nie działo, a coś na słuchawce na 5C. To jest niemiecki MUX. Ciekawe, czy się przybija. Ale nie będziemy szukać. Deszcz pada. Nie ma dobrego odbioru. To był czeski z tamtej strony, też pozasłaniane. Też lekko smyra. Teraz jesteśmy odsunięci na północną Polskę i północny wschód. I tutaj na skanie generalnie nic nie było do 10A, do Wrocławia. Więc tutaj się niczego nie spodziewamy. Dużo mniej stacji wczytał, tylko polskie generalnie. Nie znam teraz całej listy polskich, gdzie nadają dokładnie. Zresztą na początku października się uruchomiły nowe lokalizacje i w połowie 15 nowe stacje podchodziły. 10A. O, Wrocław. Dubcast. Ok. A z tamtej strony Ślęży kompletnie te stacje nie wczytywały się, nie? Local DAB, też Wrocław. Dokładnie, dobra, idziemy dalej. 11B, Kalisz, Mixtat, nowa lokalizacja. 11C Opole. Tu nic nie mamy. Tu coś mamy, a coś Łechta. To nie wiem, co to jest, albo Poznań, albo Zielona Góra, może nie, później sprawdzę. Możecie w komentarzach napisać, kto wie dokładnie, co z tego nadaje. Ale to się lekko wczytało z tamtej strony Ślęży. No 12D to pradziad, lekko tutaj z tej strony coś smyra. On wczytał się, ale on jest czytelny. Jak go wezmę, odsłonię auto, to jak weźmiemy go od auta, odejdziemy, to będzie grało. A może niekoniecznie. A, bo chyba nie mam ustawionej tej stacji teraz. Tego się nie włączyła z automatu. No i tutaj na 13 chyba nic nigdzie nie nadaje u nas. Tak więc tyle. Żadnych jakichś większych emocji nie ma. Dobra, zobaczmy jeszcze na szybko. Pełny skan w poziomie. Też piątka się tylko wczytała, 5B, Żurawina. Wrocław, 10A się wczytało, 4 stacje. Chyba Local DAB się też wczytał, coś więcej będzie. No nie wczytało się mniej, nie wczytało się. 45 było w pionie wczytywane, tutaj się w poziomie nie wczytało coś. Okej, tyle na dzisiaj. Pogoda nie służy. Uciekam.